Podczas dzisiejszej konferencji starałem się podzielić się ze studentami, których przez ostatnie 2-3 dni tak naprawdę musiałem oceniać, a trochę bardziej przyglądałem się rozwiązaniom, które proponują, bo były to rozwiązania z różnych części świata, co nie było dla mnie taką prostą sytuacją, w której Europejczyk odpowiada na problemy europejskie, więc dobrałem tak projekty, ażeby możliwie podzielić się również zmaganiem polskiego architekta, polskiej grupy architektów z wyzwaniami, które są daleko od miejsca, w którym wychowywaliśmy się, w których żyjemy na co dzień, po to, żeby pokazać, czym jest prawdziwa praca z kontekstem, kontekstem nowej religii, nowego klimatu, nowych otoczeń, ludzi, ras czy języków. To było coś, co było dla mnie bardzo istotne, gdyż będąc podczas prezentacji wczorajszej, studenci z różnych stron świata dzielili się swoimi przemyśleniami, przynosząc trochę siebie, swojej kultury z Indonezji, z Afryki Południowej czy Gany w projektach na Warszawę. To studium kilku przypadków miało przede wszystkim przekonać ich, że praca architekta jest fascynująca, ale musi być maksymalnie szczerą. Musi szanować człowieka, musi szanować kontekst, w którym musi się obrócić. To nie jest tylko zadanie powierzone przez inwestora i działka, którą mu ofiaruje na rozwiązanie wszystkich problemów przestrzennych, ale to też obserwowanie tego, co jest wokoło. I to, jeżeli nawet nie jest pytaniem naszego inwestora, musi być przez nas zawsze diagnozowane.